Zapraszam. Ach ci rodzice, ja pierdziele, zawsze wiedzą kiedy. Zbieramy marszczyn, szybko, do schowka wysyłamy ile się da, żebyśmy mieli w zapasie na zbliżającą się wojnę osobliwość. Szybko. Mamy to. Pewnie Turfa nieraz konfrontowała się z ojcem. Być może z pomocą Fokusa podejmę jego trop. Najpierw wszystko zabierzemy stąd. Krew. Pojemnik oleju. Przewrócony, może podczas szarpaniny ojca z córką. Kojarzy mi się to z Assassin's Creedem. To mi pomoże pójść jego tropem. Zobaczmy, dokąd prowadzi. No mówię, centralnie mi się kojarzy Assassin's Creed Origins z tym dzbanem oleju, nie wiem dlaczego. Idziemy póki co tropem. No i mnóstwo pułapek. No, wybuch sobie. To musi być Garoka. Lepiej mu pomogę. Nie planowałem tego, chociaż po nie. Dobra, aktywujemy nowy tryb. Który nie pamiętam jak działa oczywiście. Ale jednym strzałem go zdjęliśmy. Czy ja chcę z tobą rozmawiać? Dobra. Ale nie pochodzisz stąd. Powiedz, jak się nazywasz? Jestem Aloy. Z Klanu Kruka. Fenira prosiłaby cię znaleźć. Jest teraz w wiosce i właśnie dochodzi do siebie. Po kłótni. Jest dobry. Chodź. Musimy ruszać. W głębi lasu jest oddział, który może wpaść w pułapkę. Buntowników? Nazywaj ich jak chcesz. Tchórzliwe szuje. Ach tak. Tak czy siak, przydasz mi się. Co ty na to? Dobrze. Gdzie oni są? Tędy. To już za to wam tylko rozmontuję. Kuźwa mać, za szybko to zrobiłem! Ajajaj, rozmontujmy mu te wszystkie pułapki, zanim się zabije. O nie, kurwa mać. Uj, o. Szybko, ile? Dobra. O, co tu mamy? Kolejną pułapkę? O. A nie, to część do walki. Jak to działa? Oj. Dobra, nieważne. Spadamy stąd, bo wszystko tu rozwalę. Nie jestem wystarczająco odpowiedzialny. Będzie szybciej, jeśli przejdziemy przez strażników. Dobrze. Dziwny człowieku. Obserwowaliśmy ruchy wroga na przełęczy. Od lat próbują zająć nasze tereny. To po prostu ich kolejna próba. Lat? Bunt regalii nie trwa tak. Ognisko. Gdzie my jesteśmy? A, tu, na zachodzie. Dzikim zachodzie. O kurwa, ale to było głośne. Ja pierdzielę, nie. Moje uszy chyba... Muszę trochę wyciszyć. Moje uszy nie wyrobiły. Nie oni! Stękacze! Gdzie wy miałyście słaby punkt, nękacze? Auć. Mam nadzieję, że prąd wystarczy. Nie będę się z tobą patylił, tylko cię od razu wysadzę. Ała! Z głowy. Jeden celny strzał i po nękaczu. Oczywiście nie odpuszczę sobie przeszukania go. Jednym celnym strzałem pokonaliśmy nękacza. Wystarczy
dobrze trafić, choć nie zawsze potrafię i to wygląda jakbym nie wiedział, gdzie strzelać. No w sumie nie wiem, dobra. Po prostu strzelam na czuja, albo na przeczucie. No czasami po prostu wiem, gdzie strzelić. Nie zależy, jak mi się podświetli. No strzelam w żółte punkty po prostu. Już? Uciszasz mnie? Okej. Okay. Sorry, nie będę już cicho. Oddział Sójka, zaraz! Nie! Stary pomnik, poświęcony poległym żołnierzom. Chyba przybyliśmy o wiele za późno. To nie ma sensu. Czyżby on miał urojenia? Garoka. Ty masz urojenie. Jesteś cudzoziemką. Skąd znasz moje imię? Jestem Aloy. Fenira chciała, abym cię znalazła. Ty nie pamiętasz, co się stało. Znowu odpłynąłem, prawda? Chyba tak. Czemu tu jesteśmy? Powiedziałeś, że jest tu oddział, który będzie zaatakowany. To w tym miejscu nastąpił atak. Wiele lat temu. Tak. Mój oddział. Klan Nieba napadł na nas. Wyrżnął wszystkich. To było... okropne? 30 lat temu. Aha, Fenira okay. Uważa, że wymykałeś się do lasu polować. A ty wracałeś tutaj. Muszę ci to jakoś powiedzieć, Garoka. Jest ranna. Ciężko. Próbowała cię powstrzymać. To byłem ja? Ja nigdy bym... Nie. Czuję się jak we mgle. No, bo jesteśmy we mgle. Zagubiony. Własny nóż wydaje mi się obcy. A kiedy mgła się rozwiewa, nie pamiętam, co robiłem, ani dlaczego. Zawsze jestem sam w lesie. Mgła. Jak długo to już trwa? Ta mgła. Tygodnie, może miesiące. Najpierw myślałem, że to przejdzie, jak ból po uderzeniu w głowę. A potem wszystko stawało się zamazane. I coraz częściej byłem w lesie niepewny, jak tam się znalazłem. Dlaczego nic nie powiedziałeś córce? A co miałem powiedzieć? Że rozpadam się, jak wystrzępiona lina? Nie. No i popatrz tylko. Fenira nie wie, dlaczego ją raniłeś. A więc Klan Nieba zaatakował kiedyś twój oddział. Właśnie kończyliśmy patrol. Napadli na nas, kiedy wracaliśmy do wioski. Tylko ja przeżyłem. Kiedy ach, tylko ty. Postawiłem pomnik tam, gdzie polegli moi towarzysze. Po tym wszystkim w odwecie zabiłem dziesiątki ich żołnierzy. Takie były wojny klanowe. Wojny klanowe? Wspomniałeś wcześniej, że wróg od lat próbował zająć nizinę. Chodziło ci o wojny klanowe? Zanim Hekaro został wodzem, klany ciągle ze sobą walczyły. Biliśmy się o każdy skrawek lasu. Wioska nieopodal jest tego pamiątką. Nieważne, ilu żołnierzy padło. Zawsze był ktoś, kogo trzeba było pomścić. To dlatego las strażników jest czerwony. Z powodu lat ciągłego rozlewu krwi. Wydaje ci się, dobra. Idziemy. Trzeba wracać do wioski. Czekaj. Pomnik. Brakuje elementu. Jakiego? Metalowego znaku z ostrzy moich poległych towarzyszy. I to już pamiętam, już dupku. Musi tu być. Muszę go znaleźć. Wiem, że tu jest. Hej, spokojnie. Ja poszukam. Dobrze. Czy mamy różowy kostium? Czy my mamy różowy? Muszę skanować pomnik Fokusa. Ślady prowadzą od pomnika. Prowadź. Myślałem, że jest cały czarny, no kuźwa. Trochę z białym, a to i się okazuje, że to chyba różowe troszeczkę jest.
Idź po śladach. Chyba zabrały znacznik. Paskudny złomojadnik. Prowadź. Nie będę się z nimi. Nie mam jakoś ochoty na to. Tym razem zrobiliśmy to na daleko, jak najszybciej. Ktoś jeszcze tu jest. Powalmy go. No i zmarnowałem trochę strzał, ale... Pora znaleźć znak. Może być w jednym ze stosów odpadów drapulców. Stanę na warcie w razie kolejnego ataku. Tu znaku nie ma. Lepiej sprawdzę kolejny stos. Czy my trafiliśmy na jakieś zbiorowisko tych drapulców? Gdzie my jesteśmy dokładnie? Tu obok Vista Point. Okej. Okay. Nieważne. Lepiej sprawdzę kolejny stos. Uiii. W ogóle co Budda zrobił z tym domem dziecka, kurde, całą paczkę 100 tysięcy złotych, kuziwa mać, nie wierzę w to. Ten, kto jeszcze nie zna Budda, niech go zasubskrybuje, o, mamy znak. Kurde, chłop, to co zdobędzie, to co zarobi, oddaje ludziom, bo zarabia dzięki nim, nie? Dzięki nam wszystkim. Ten chłop to jest ucieleśnienie według mnie dobra, kuziwa. To jest jedyny youtuber chyba i w ogóle tiktoker i w ogóle instagramer, influencer, można tak powiedzieć, no w sumie tak, który zamiast brać do siebie tylko i wyłącznie daje innym ludziom. To jest po prostu wspaniały przykład, jak bogaci ludzie powinni się zachowywać. To chyba ten zaginiony... Wszyscy bogaci ludzie. To on. Odniosę go na miejsce. Idź przodem, chciałbym chwilę... Z towarzyszami. Oni nie żyją. Spokojnie. Mgła się rozwiała. Dobrze. Wrócę do wioski i powiem Fenirze, że wszystko gra. Dziękuję, Aloy. Wszystko gra? Mam wrażenie, że on nie wróci z nami do wioski. Nie mogę powiedzieć Fenirze, dlaczego Garoka się wciąż wymykał. Ach tak. Myślicie, że pójdzie szybciej ptakiem? Właśnie zaczynam wątpić pomiędzy takimi drzewami. Ale przynajmniej ominiemy grupę nękaczy. I tak nas zauważyli skubańcy. Witam w zalewie. Witaj, Feniro. Wróciłaś. A gdzie mój ojciec? Spokojnie, znalazłam go. On nie oszalał, Feniro. Po prostu coraz częściej zapomina. Demencję ma. Myśli, że wojny klanowe trwają, że ocali oddział przed zasadzką. Przy pomniku wrócił do teraźniejszości. Porównywał swój stan do mgły. Chwila. Słyszałam o czymś podobnym. To rzadka przypadłość kapelanów. Ich pamięć osłabia się z wiekiem. Garoka to nie kapelan, ale jest tak samo stary. Jeszcze przed czasami Hekaro. Niewielu dożywało tylu wiosen. To dlatego... O, chwała dziesiątce! Gdyby okazało się, że oszalał według prawa, musiałby umrzeć. Co? Nie, po prostu się starzeje. Potrzebuje opieki, nie wyroku śmierci. Podejrzewam, że większość wioski nie widzi różnicy. Ale zaopiekujemy się nim. A no właśnie. Tylko nie zabijajcie go. Tutaj.
Nie wolno wam go zabić. Mała włócznia. Przepraszam. W porządku, ojcze. Wróciłeś bezpiecznie. Teraz już rozumiem. Kiedy nadejdzie mgła, będę trzymać cię za rękę i pamiętać za ciebie. Nie musisz się bać. Teraz go zabić. Dziękuję ci za pomoc. Co nam dasz? Przyjmij to. Ale my nic nie chcemy, nie. Zupełnie jak mówić ciotce na święta. Ciocio, ale nie chcę tych pieniędzy. Nie, dziękuję. Dziękuję. Proszę. Ejla? Tak, ta z Nora. A co? Tak. Eloy. No jestem, tak. Miło mi. I to wszystko, tak? Okej. Okay. I tym sposobem ukończyliśmy tytułową misję we mgle, jedną z finałowych misji, jaka jest do ukończenia, odblokowując farbę do twarzy tenaktyjska Dragonka, czy coś w tym stylu. Osobliwość nas nie kręci, ale kręci nas przysługa polowanie ku pamięci. Jak już jesteśmy przy tym lesie, to dalej sobie polujemy. Mam nadzieję, że już nie na małpy, tylko na normalnych zwierzęta. Ja zapomniałem. Tu nie ma normalnych zwierząt. Tu całą naturę zastąpiła praktycznie zwierzyna. Jedyne normalne zwierzęta to sowa, pekary, kaczka, gęś. Ale nie ma już takich zwierząt jak krokodyle. I krokodyle. I oprócz krokodyli aligatory? Kraby? Nie, kraby są w sumie. I homary. Nie no, dwie rybki są. Dwa rodzaje rybek. Nie no, spoko jak na cały świat i całe morze. Tylko dwie rybki. Dobrze, że jesteś. Rozpoczynamy. Miejsce, w którym moi szukają złomu, jest blisko. Wrogie maszyny też. Chodź, jeśli łaska. Czy ty jesteś ze stróżów? Stróża, tak. Jesteś ze stróżów. Za tobą polujemy. A najlepiej polować z daleka. Poluję w tym lesie od dzieciństwa. Gdy klany walczyły, broniliśmy je z Czekatachem przed klanem Nizinem. Jedna z niewielu bitw, które Pekary przegrał. A Czekatan nie był szeryfem? Tak. Później zaczął szanować marzenie Hekaro o zjednoczeniu wszystkich klanów. Zgłosił się na pierwszy trud. Było mi smutno, gdy opuścił plan, by służyć wodzowi. Ale zaglądał się. Cieszyło mnie jego wizytę. Znam twoje umiejętności, więc pójdę za tobą. Szlagu to. Ty, krabała, za propos kraba. Po co ci to? Dobra, inaczej to załatwię. Prosto w dupę. Idą! Następne! Wygląda na to, że łowy wciąż trwają! Dobra. Zatrzymajmy cię w miejscu, co? Tato niech sobie leży i odpoczywa. A ten co niech leży i też odpoczywa. Tam jest kukurydza i tam też będzie kukurydza. Dobra. Aż ty to kto? Nie potrzebuję cię. Zakleję ci te twoje
Auć. Dobra, szybki łuk. Razem nie mamy punktu? Kuźwa, nie. A z czym? Takie potężne strzały odrywające i nic nie dają? Co to za maszyna? Ogniesz. Myślisz? To ja sobie przeszukam parę maszyn, zanim pogadam. No, jak ci to nie przeszkadza, ziom? Bo tak jakby wszystkie zrobiłem sam. Tak trochę tylko. Nie obrażaj się. A zgodził się ze mną. Dobra, to mogę podejść. Nic mi nie zrobisz? Okej. Okay. Strzała ostrzegawca ty... Dobra, okej. Okay. Idziemy. Lepiej niż szeryfowie. Nawet niż Czekata. Myślisz? Wy dwaj. Byliście sobie bliscy. Tak. Kiedy opuszczał wioskę, odczuwałem ból w piersi. A teraz go już nie ma. Chyba rozumiem. Tak mi przykro i kota. Nie trzeba. Pomogłaś mojej wiosce. No i ukoiłaś duszę starego żołnierza. Dlatego weź to. Zasłużyłaś. Jesteś młoda. Wiele zwycięstw przed tobą. Co się stało? Coś wybuchło za nami. Kiedyś wrócisz tu i znów zapolujesz. Może i tak. Coś wybuchło za nami, czy mi się tylko, słuchajcie, zdawało? Jakby nie patrzeć, odcinek trwa dopiero 23 minut, więc... Co nam szkodzi zrobić jeszcze jedną przysługę, świecić przykładem, bo jest najbliżej, zamiast w osobliwości. W osobliwości skupimy się tylko i wyłącznie na samym finale, bo pewnie będzie bardzo, bardzo długi i zajmie pewnie cały odcinek. Zatem zróbmy ostatnią przysługę, jaką się da. Się przetransportujemy w to miejsce. Weźmiemy Solar Ptaka, zgarniemy pakiet Horusa. Pakiet Horusa? Nie, to Assassina mi się pomyliło. Jakąś bombę Horusową. Za chwilę zobaczymy. Niebiańska wspinaczka. Tu już wiem, skąd mamy oszczep. Wziąć bombę. No Horus, bombę Horusa po prostu weźmiemy i spuścimy ją na łeb maszyną. Ogniwo Horusa. Rzuć ogniwo na maszynę. Oczywiście zrzucimy. Bo jakby oficjalnie tam, gdzie ostatnio braliśmy to ogniwo, już tego nie ma. No ale oficjalnie gra wczytała to ogniwo, jakby Aloy go nigdy nie zebrała. Zrzucimy na te maszyny ogniwo, nikt się nie skapnie, no. Szybko ich się pozbędziemy. Nie wiem tylko, czy na daleko, czy na blisko. To jest najważniejsze pytanie. Przynajmniej osobliwość będzie miała spokojny odcinek, tylko skupiający się na jednej rzeczy. Bomba może się przydać. W tym miejscu. Hop! Czemu nie zrobiło boom? Aha, ten se nas atakuje, a my w ogóle jakby wylewka na typa.
Aha, dobra. Ja się stawiam, co tu nie działa, a to nie te szkały. Dobra, chłopie. Nie marnuj mojego czasu. Nie chciałem walczyć z tymi małpami i znowu... Tobie już dziękuję. Robiłeś swoje. Dawaj mi tę małpę. Rozumiem, że chcesz wyrównać rachunki. Aleś, to był szczał. Ła! Ała. I na cholerę mi te szczały naprowadzające, skoro ten ptak nic nie robi. Pomogę sobie. Mogę? Chcę pomóc? Biegniemy na to. Prosto w tą małpę. Rzekomo zwierzchowce zadajemy większe obrażenie. Na górze nie ma już maszyn. Czas znaleźć ten gryczko. Oczywiście wszystko bierzemy, nie? Nie ma, że coś zostawiamy. Wszystko jest nasze i się nam prawnie należy. Gryszpon znalazłem za tym metalowym kwiatem. Jest skrytka. Muszę tylko dostać się za te pnącza. Coś za łatwo mi poszło. Jak to za łatwo? Mamy walczyć jeszcze. Moszkara? A alfa zwykła. No co ty, Aloy, ze zwykłą alfą sobie nie poradzisz. Mam nadzieję, że plazma na niego wystarczy. Nie popisałem się tym, przyznaję. Bum, cyk, cyk. I odrywamy ci części. Dobra, znowu się nie popisałem. Ała. Ału. Jakie ty miałeś słabości? No akurat plazma, no. No ładujmy to do pełna. Plazma. Plazma robi boom. Ale chyba nie umiem jej używać. Walczyłem już z maszkarą alfa, ale trochę zazwyczaj to ja ją zaskakiwałem. Bum. Dobra, leży. Mam nadzieję, że to już wszystko nasze w tym miejscu. Dłużę zapas na później. Tu leżysz. Hej. Serce masz kary, alfa. To będzie przydatne. Wskazał to miejsce. Nie oczekiwałam tego, ale i tak dobrze się stało. No udało się. Ukończyliśmy kolejną przysługę
świecić przykładem. Zatem w ten sposób kończymy drugi z 5 finałowych odcinków. Mam nadzieję, że bardzo dobrze wam się ogląda i że będziecie subskrybować mój kanał i oglądać dalsze serie na moim kanale jak Assassin's Creed, Origins czy Mirage, Spidermana, którego nagrywałem, Marvel Spider-Man Miles Morales i Marvel Spider-Man 2, które zadebiutuje na moim kanale pewnie już w październiku tego roku. A póki co, trzymajcie się, czekajcie na oficjalne zapowiedzi różnych gier na moim kanale i zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. You send to the sun.